Siemanko kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Dzisiaj ten odcinek nagrywam sama, bo moja narzeczona siedzi w internecie i mam nie w nosie. Co, już nie było? Tak. O, odezwała się. Nagrywamy dzisiaj Couple Whisper Challenge. Whisper Challenge to w ogóle jest strasznie stary challenge, dawno temu był już na YouTubie. Tak stary jak ja. Ja tak stary jak my i dlatego właśnie go nagrywamy. Okay. Zakłada się słuchawki, na przykład Agusia zakłada słuchaweczki. Ona puszcza bardzo głośną muzykę, tak żeby nie słyszała. Ja jestem głucha przecież na żywo nawet. Co ja... Tak, to fakt. Nie będzie słyszała, co ja mówię i musi powtórzyć, jakby czytając słuch uwag, nie? No. Jak odgadnie, co powiedziałam, to jakby zaliczone punkty. I po jednym razie liczymy potem na koniec punkty i na koniec wygrywa się... Ale ja nie wiem, co mam... No dobra. Na koniec wygrywa się... buziaczka. Innego? Nie, masaż pleców. Która wygra, ta, drugie, ta dostaje masaż pleców od drugiej. Okej, okay? Deal? Bardzo mnie boli akurat przyda się. Kochani, sponsorem tego odcinka jest firma Letyshops, który już możecie znać z innych naszych filmów, bo wielokrotnie już z Letyshops współpracowałyśmy. Jest to serwis cashback, który oferuje zwrot pieniędzy z zakupów online. Cashback to są prawdziwe pieniądze, które można sobie wypłacić na przykład na konto na PayPalu. Już wam mówimy, jak działa Letyshops, bo jest to bardzo proste. Inne firmy, na przykład Allegro, płacą Letyshops za reklamę i Letyshops przekazuje około 50-70% prowizji zakupów po prostu użytkownikowi, który korzysta z zakupów z danej strony przez ich cashback. Teraz pokażę wam, jak to działa. Wybieracie sobie sklep, którego szukacie, tak jak mówiłam, na przykład Allegro, gdzie tutaj jest dosyć wysoki cashback. Kupujecie sobie coś na Allegro właśnie przez serwis Letyshops lub przez wtyczkę, którą można zainstalować na komputerze i nalicza wam się cashback za każdy zakup. Pamiętajcie, żeby wyłączyć adblocka, bo adblock może powodować, że po prostu wam nie przejdzie cashback. Jak widzicie, to jest bardzo proste, można zalogować się przez Google albo przez Facebooka. Pod filmem znajdziecie linki, które przeniosą was do serwisu Letyshops. Tak, w opisie znajdziecie te linki. Ty pierwsza. Ja? I pierwsza? No. Wiesz, że ja będę miała przewagę? A już krzyczy. Są, bo ja głucha jestem właśnie. A już jestem głucha, to czytam z głucha. W szkole mi mówi. Chciałam powiedzieć to, że ktoś mi powiedział w szkole, że właśnie czytam tylko uwagi i bardzo się skupiam, się patrzę na czyjąś twarz. Żeby... Tak, dobrze, robisz takie... O, fajna muzyka. Podobno mi się. Ale ja nic nie słyszę, co mówisz. Dobra, uwaga. Zaczynamy. Ale ty... Ale jak? Skup się. Co? Jesteś słodka jak ciasteczko. Na głośno! Jesteś słodka jak ciasteczko. Jeszcze raz. Jesteś słodka jak ciasteczko. Wygląda to jak czy chciałabyś mieć kota w butach, ale ja nie. Pewnie nie. Jeszcze raz. Może kalambury pokaż też. Cicho. Jesteś słodka. Chcesz jeść kurczaka? Jeszcze raz, czekaj, skupię się. Jesteś. Jeść? Jesteś. Ja. Jeść. Słodka. Łosia? Słodka. Łososia? Jak? Ja jadam łososia dzisiaj, no? Nie zaliczone. Idziemy dalej, teraz ja. Ale ja nic nie słyszę. No przecież o co w tym chodzi? Bez sensu. O matko. I to masz wielki łeb, jak sklep. No, dobra. Kupujesz brak, jak to mi tety zaczyna. No, no, no. Mam mi teraz coś powiedzieć, nie? Takiego, żeby ona odczytała, ale żeby nie odczytała, tak? A ty sobie nie nastawiłaś głośności pewnie. Gdzie to jest głośność? A nie, dobra, jest ja mam bardzo wrażliwe uszy. Ja nic nie słyszę, serio. Dobrze, się sprawdzałam. Ale nie mogę mieć na fulla, bo ja, no mnie bębenki bolą. Ja też mnie boli bardzo. Bębenki mnie bolą. Już mówisz? Co by to powiedzieć? Co? Do mnie! Dobrze, ale ja myślę. Jesteś. Jestem. Jesteś. Ja jestem. Jesteś, tak? No. Sexy dupeczka. Co? Sexy dupeczka. Jaka? Co? Sexy dupeczka. Ja od początku. Jesteś sexy dupeczka. Śmieszna? Też. Jestem śmieszna? Teraz na pewno. Jeszcze raz? No. Jesteś sexy dupeczka. No, jesteś sexy? Usłyszałam, jesteś obsikana. Obsikana? Nie. Ostatni raz. Od początku.
Jesteś i dalej nie wiem. Nie wiesz? Wyraźniej. A ostatni raz. Jesteś sexy. Ale co te ręce oznaczają? Pomagam sobie. Okej, z dykcją. Jesteś sexy dupeczka. Jestem zawsze uśmiechnięta? Jak sobie dodaję. Ale gdzież... Nie zgadłam? Nie. O, no dobra. A co ty powiedziałaś z pierwszym razem? Nie powiem, zobaczysz na filmie. A, czemu? No potem zobaczysz. No to ja też ci nie powiem. Jezu, jakie tu masz głowę mało, faktycznie. Może się No jednak nie czytam z rukowar. Zszedł ci? Botoks z czoła. Jakiś bobek, co? Zszedł ci botoks z czoła. Jeszcze raz. Zszedł ci botoks z czoła. A, wiem co powiedziałaś. Zszedł ci botoks z czoła. Tak? Naliczone. Jest! Dzień dobry. Tak? Co? Słyszałeś? Nie? Jakiś taki powrót. O, bo słuchaj. Tak samo muza się zmieniła. Dobra nutka. Boże, ale bym poszła na imprezę. Na techno. Okej, okay, no. Jutro? Słyszysz wszystko. Co? Jak kłamie. Jutro zmieniam płeć. Jeszcze raz. Jutro? Zmieniam. Idziemy? Nie. Jutro będziemy? Jutro zmieniam płeć. Jutro zmieniamy pościel? No trzeba, przydało mi się to, prawda? Co? Nie zgadłam? Nie. Jutro zmieniam płeć. Jutro? Nie wiem, jak szczęczałam, nie słyszałam. Ale nie mówisz do mnie, bo się odwracasz. Przepraszam. Robisz jutro? No. Żeby się nie zgadzam. Nie mam żarty. Jutro? Dalej na mnie nie patrz. A, sorga. Jutro? Jutro zmieniam płeć. Płaszcz? Płeć? Co? Okej. A nie, bo to jest za cicho po prostu. Na fulla jedziemy teraz, moja droga. W tym kubku jest drin. Co? W tym kubku jest drin. Aha, wiem co powiedziałaś. Ale aha, jeszcze raz. jeszcze raz? W tym kubku jest drin. W tym kubku jest drin. Tak powiedziałaś? Dobrze? Test. Okej. Okay. Trudne. Król Karol... Co? Kupił królowej Karolinie. Król Karol kupił królowej Karolinie. Nieprawda! Niemożliwe to jest. Dwa. Ale nie! Bo ja znam to na pamięć, widać było po ruchu twojego usta. Serio? Okej, okay, a jak jest dalej? Królowej Karolinie korale koloru koralowego. Misie tulisie. No brzmiało to źle. Misie tulisie. Jeszcze raz. Misie tulisie. Brzmiało to jak boli mnie trzustka, ale to nie... Chyba nie. Ciebie od tego drina trzustka powinna. Co? Dawać. Ty mnie nie obarczaj, nie ubliżaj mi na jakiejś suszy, dobra? Misie tulisie. Bicie duszy. Jaka agresja! Tak, zrobiła się. Co? No nie, jeszcze mam szans dużo. Dopiero zaczynam. Okej. Okay. Jedna szansa. Na ban. Nie, ty nie miałeś mi starać z ryką teraz. Jak to? Są trzy szanse. No na ban, trzy szanse. Przyłączę do początku. Nie mogę tego powiedzieć, co ja pomyślałam. Co ona powiedziała? Misie? Ale to jest niesprawiedliwe, bo ona mnie rozkojarza i ja teraz nie jestem w stanie poskładać myśli. Nawet bym nie słyszała, co mówisz, jakbyś słyszała. Ciszej, krzyczysz strasznie. Ostatni. Misie, tulisie. Daj mi buzi. Nie wiem. Cię nie ciesz na ten masaż. Co? O, no, już mam hasło. Nie ciesz się. Co? Już zaciąłeś? Tak. A że co? No co, no mówię przecież. Ale już mówisz hasło? To powiedz je teraz. Nie ciesz się. Na ten masaż. Jedno słowo? No prawie brzmi tak jak. Nie wiem kiedy mówisz do mnie po prostu, a kiedy mówisz hasło. Nie ciesz się.
Na szczycie. Nie ciesz się. To jest jedno, no, trzy słowa. Pajęczyce? Nie ciesz się na masaż. A to są dwa słowa? Możesz je oddzielić, bo mówisz wszystko jednym ciągiem. Zrobię tak. Nie ciesz się na masaż. Nie też. Nie ciesz się. Ależ mówisz do mnie czy do kamery? Do ciebie. A jeszcze raz. Jak ona śmieszna jest. Nie ciesz się na masaż. Ej, to jest teraz dłuższe niż było. Co? To jest sześć słów? Nie. Jak ty mówisz jedno słowo? Możesz oddzielić słowa? Jedno, drugie, trzecie? Nie. Ja? Nie. Nie? Tak. No tak, nie! Okej. Okay. Nie! Nie ciesz się na masaż. Piękne życie jak w Madrycie. To jest życie jak w Madrycie. Nie. A, bo tam było nie, to nie. Ej, miał być trzy razy. Nie ciesz się za bardzo? Prawie, że. Ostatnia szansa. Nie ciesz się na masaż. Nie ciesz się na coś tam. Na co? Dobra, nie wiem. Nie rozumiem. Ej, no ryba, podgłosiłaś mi. Wyłączyłam te dupy kręcące. Dupa Maryna. W teledysku. Nie, nie, nie może tak być. Krzyczysz jak stara baba. Wiem. Jeszcze raz? Nie, bo słyszysz. Jeszcze raz. Słyszysz to. Jest głośno. Chciałam mieć brzydkie słowo. Krzyczysz jak stara baba. Ile słów? Cztery. Pięć? A. Krzyczysz jak stara baba. Krzyczę jak baba? Drzesz się jak baba. Krzyczysz jak, drzesz się jak stara baba. Myślałam, że jest. No, krzyczysz jak stara baba. Na do pięć słów. Drzesz się. Krzyczysz jak stara baba. Krzyczysz jak stara baba. Drzesz się jak stara. Nie drzesz, krzyczysz. Krzyczysz jak stara. Baba. Baba? Wygram. A tak. Ojej, jak głośno. No i o to chodzi właśnie. Teraz powiem coś po polsku. Co, jak jesteśmy za granicą, szczególnie we Francji, to się śmiejemy, że mówimy po polsku, po francusku, a to tak naprawdę jest po polsku. Hasło brzmi kible tu są. Kible tu są. Do mnie masz mówić. Hasło. Proste. Ryba, ja nie dam rady. Dasz radę. Aaaa! Mi odpadną, kalator mi odpadnie. No dobrze. Ultra dźwiękami. Kible tu są. Namaste. Prawie. Jeszcze raz. Kible tu są. Znowu już. I znowu mówisz to tak, a potem się okaże, że to jest sześć słów. A mówisz to jak jedno słowo. No bo to brzmi jak jedno słowo. To jest jedno słowo? Nie. Kible tu są. Nie ma? Kible tu są. Ta gestykulacja jest tylko myląca dla mnie. No bo to jest takie francuskie. Uwaga z dykcją. A możesz słowo, słowo, słowo? Okej. Okay. Poproszę. Kible? To już jest pierwsze słowo? I to jest nie ma? Mama? Wiesz, że ja nie lubię przegrywać, zaraz się zdenerwuję. Przykro mi. Kible? Tu. Są. Kible tu są. A! Niemożliwe to jest. Bo zrobiłaś tak. Kible tu są. Kible tu są. Bo ty specjalnie mi tak. Co powiedziałam? Kible tu są! Nie, bo robię tak. Kible? Ha, ha, ha. No i coś tam, coś tam, coś tam. Nie, prawda! Ryba! Ja ciebie tak już odgadła. Pana, bank. Gotowa? Myślę, że to szybko zgadnie. Kocham chipsy paprykowe. Kocham cię bardzo? O. Naprawdę? Nie. O. Kocham chipsy paprykowe. Kocham ciebie małpo. Uwaga, jeszcze raz. Kocham. Kocham. Chipsy. Ciebie. Nie ciebie! Chipsy. 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 Paprykowe. Jeszcze raz. Kokosowe nie. Paprykowe? Tak? Tak. Ha! Też. Jest orzechowe i ostre. I cebulkowe i śmietankowe i fromage i solone. W sumie to kocham wszystkie chipsy, które znajdują się na półkach sklepowych. Ja, ale nie, te, które są u mnie w szafce, nie na półkach sklepowych.
Właśnie myślałam, że ona potrafi śpiewać, jak będzie to montowała, to się załamie. O Jezu, jak ja kocham tą piosenkę. O Jezu. Łącz sobie. Dobra. Nie, nie łączaj tego. Dobra, włączę Katy Perry. Wiedziałam właśnie. Biedny jesteś. Chciałbym to śpiewać. Co? No tak, kochanie. Jak najbardziej. Albo Hot and Cold, dobra? Musisz szybko odgadnąć hasło, bo inaczej nie wytrwa tego, żeby hot było... and you're cold, you yes then you know, you in then you're out, you up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white, we fight, we make up, we kiss, we break up. You don't really wanna stay. Teraz uwaga, odsuń się przydał. We used to be just like twins, something, dancing, energy, now we're dead. Dobrze, odkurzmy je. O kurde. Fałszujesz? Odkurzasz? Gorzej niż mandaryno. Odkurzam gorzej? Ona chce po prostu wygrać bardzo ten masaż i robi wszystko, za wszelką cenę, żeby go wygrać. Żeby ona wmawia swoje intencje. Dobra, zrobić ten masaż tak po prostu, ale nie oszukuj. Ale ja nie oszukuję. Ja nie oszukuję, a ja wszystko czytam w swoich ruchów bark, tylko nie to, co trzeba. Na bank. Na bank. No kurwa. No kurwa. Ha, 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 ha. Fałszujesz gorzej niż mandaryno. How tak. could you? Zrób piosenkę, masz. Fałszuję gorzej niż mandaryna? Nie mam, nie możliwe, żebyś to zrobiła, bo to jest bardzo trudne. Co? Tak. Misia? No mów na hasło. No mówię. Misia to fochaty babsztyn. Hehe. Hehe. To straszny babsztyn? Fochaty. Kochany babsztyn? Włochaty? Też. Też, ale nie. Nie? Fochaty. Fochaty. Babsztyn powiedziałeś na końcu na pewno. Tak. No. Wygrała pani masaż! Tajski! Wyginanie! Nastawianie! Pani chyba nie wiedziała, co pani wygrywa. Super, lubię robić tajski masaż. Dziękuję w ogóle za kontakt z tą panią. Było bardzo miło, ale ja ci już mierząc. Taj masaż! Kapunka! Dobrze, drodzy widzowie, to by było na tyle dzisiaj z naszego Couple Whisper Challenge. Jak widzicie, Aga nie umie się w ogóle bawić, bo oczekiwała, i przez to ja nie wygrałam masażu. Ona wygrała tajski masaż, więc dostała to, co chciała. Także lubisz tajskie masaże. Tajki też lubisz? Nie lubię. Yes. Tajlandii ci się podobały, tak? Co mi się, nic mi się nie podobało, ryba. Nic mi się nie podobało. Nie. Nic, nigdy mi się nie podobało. Nic. Nigdy mi się nic nie podobało. W ogóle nic nikogo nie będzie mną nie było i nigdy nic, nie istnie. Nigdy w życiu mi się nie podobało i ja w ogóle się zobaczyłam, powiedziałam, o, w końcu mi się coś podoba. Bardzo dziękujemy, że zostaliście do samego końca. Zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Power Girl. A jak ktoś dotrwał do końca, to zostawia hashtag Thai Massage. Żegnamy się, pa pa! Nie wiem, co dobrze mówisz, ale ja mam tutaj taką imprezę, tu jest taka imba. Odpaliło ci także.